Kojarzę ten film, ale go nie widziałem. Widziałem jakieś sceny z niego, bo widzę po miniaturze. Arogancki bokser nie wie, że ten mały mężczyzna to geniusz Kung Fu. To nie jest Ip Man. To jest Jetem Lee. Ale jak to się nazywa, to nie wiem. Cześć, tu Maga. Ty, McGuffin to jest AI, czy nie? Fin, pewny siebie bokser, staje do walki. Ty, to jest fake? Nie podejrzewałem, że jego... Ja pierdziele, ty. To nie jest fake? Myślałem, że AI to czyta. Przeciwnikiem jest wielki mistrz Kung Fu. Dzisiaj... Nie no, to nie jest AI ten typ. Nawet na miniatur, na awatarze jest. Ja pierdziele, nie wiem. Louis z tym oglądamy i tak. Jestem Cześć, reaktorem. tu McGuffin. Pewny siebie bokser staje do walki, nie podejrzewając, że jego przeciwnikiem jest wielki mistrz Kung Fu. Dzisiaj zamierzam opowiedzieć o filmie poświęconym sztukom walki pod widzisz? tytułem Fearless. Uwaga, spoilery. Ty, rzeczywiście, niektóre słowa wymawia jak jaj. Słuchaj. Fearless. Uwaga, spoilery. Nie wiem, ty, to jest AI czy nie? Ja pierdziel. Pilnujcie się. Huo Yuania ma 10 lat i jest synem mistrza sztuk walki o imieniu Andy. Andy nie pozwala Huo uczestniczyć w treningach, martwiąc się o jego astmę. Jednak kung fu jest pasją chłopca i ten robi wszystko, żeby potajemnie zakradać się na zajęcia swojego ojca i uczyć się podstaw. Jego jedynym przyjacielem jest dziwny chłopiec o imieniu Jin Sun, który robi wszystkie zadania Huo z kaligrafii, żeby mógł trenować. Andy jest drugim, najlepszym zawodnikiem w sztukach walki w ich mieście, ale sytuacja szybko się zmienia. Ale to nie będzie umiał pisać. Zostaje wyzwany na pojedynek przez mistrza Umie Zhao. Jednak. Huo jest podekscytowany walką i pewien, że zwycięstwo przypadnie jego ojcu. Andy ma przewagę w pojedynku i kiedy? Ma zamiar zadać Sama Zhao się zrobi. Kończący cios. Jednak ze względu na swoje przekonania i uczciwość, Niestety. Powstrzymuje się przed tym. Korzystając z dobroci rywala, Zhao bierze odwet i wygrywa pojedynek w sposób nieuczciwy. Huo jest załamany tym incydentem. Syn Zhao rzuca mu wyzwanie na pojedynek, gdy tylko dzieci są razem. Huo z pewnością podejmuje wyzwanie, ale zostaje pokonany w mgnieniu oka. W tej samej chwili przysięga przywrócić honor swojej rodziny i zostać najlepszym zawodnikiem sztuki walki w Tianxin. Razem z Jin Sun udają się do biblioteki swojego ojca i kradną książkę o sztukach walki. Następnie z pomocą książki trenuje dzień i noc bez wytchnienia. Książka mu powiedziała, żeby napieprzał ręką w jakąś szmatę. To jest tajemna noc wiedza? Noc bez wytchnienia. Kiedy Huo wreszcie uważa, że jest gotowy, podobnie rzuca wyzwanie Zhao na pojedynek. Pewny siebie Zhao. Bądźcie to! Przyjmuje wyzwanie, ale okazuje się słaby w starciu. Czekaj, ty, on jest sporo starszy, zoba. Ile lat minęło? Ale okazuje się słaby w starciu z wyszkolonym Huo. Kilka lat później Huo dorasta i staje się jeszcze lepszy w sztukach walki. Jego ojciec zmarł już dawno temu. Tak samo jego żona, która zostawiła małą spoko, córkę. Alku, Huo ją rozpieszcza, ponieważ daje mu radość i dumę w życiu. Było złamane? Po no chyba nie chcę. Zhao, Huo pozostaje niezwyciężony. Tak jak wtedy pisałeś, nie? Stoczył wiele pojedynków, ale jeszcze nikt nie był wystarczająco dobry, ja mogę zagrać, żeby okazać się dla niego prawdziwym wyzwaniem. Huo zdobył też wielu fanów i zwolenników na przestrzeni lat. Jednocześnie jednak zyskał pychę i zaczął zapominać o zasadach swojego ojca. Pije i imprezuje cały no, pamiętam, czas, pamiętam, a jego pamiętam. Uczniowie skupiają się bardziej na zabawie niż na treningu. Czasami pije tak dużo, że zapomina wrócić do domu. Cześć, to on jest wielkim... Do swojej córki. A, to całą rodzinę oszczędności i popadł w długi, ale nie przyjmuje się tym. Pewnego wieczoru idzie do swojego najlepszego przyjaciela. Ty, czyli w Chinach identycznie te gwiazdy sztuk walk kończą. W Ameryce też jakiś bokser osiągnie sukces, od razu ćpie, chla, wiesz o co chodzi, baluje,
kończy z długami, czytać ledwo potrafi, bo całe życie tylko uczył się bić. W Chinach jest tak, to nie zależy od kultury. Jin Suna, który jest teraz bogatym biznesmenem i właścicielem słynnej restauracji, jak zawsze chłop pije do północy i obdarowuje swoich uczniów nieograniczonym jedzeniem. Asystent Jin Suna przypomina mu, że Huo nie uregulował rachunków od ponad roku. W późniejszej części nocy Jin Sun próbuje przemówić do rozsądku Huo. Jin Sun wie, że uczniowie Huo polubili go tylko dlatego, że funduje im jedzenie i napoje. Jak to jest Japonia? Chce, aby Huo kontrolował swoje wydatki. To w Japonii? Ale ten uważa, że Jin Sun jest skąpy. Następnego dnia Huo spotyka swojego największego... Jet Li to jest Japończyk czy Chińczyk? On nie jest z Hongkongu? Hongkong to Chiny, nie? Rywala, Queen, jest to jedyny człowiek, z którym jeszcze się nie pojedynkował, ponieważ pokonał już każdego przeciwnika. Queen... Jak jest... on wygląda, ten chiński gigaczat? Co jest w dupa? ...przeciwnika. Ty, ale gdzie... to w dupa jest. Queen jest uważany przez wielu za najlepszego w sztukach walki. Powstała między nimi wielka kłótnia. Widziałeś ten trik? Queen jest uważany przez wielu za najlepszego w sztukach walki. Powstała między nimi wielka kłótnia, która zraniła dumę Huo. Urażony trener wyładowuje swoją złość na uczniach, bijąc ich podczas treningu. Wieczorem jeden z jego uczniów zostaje przeniesiony do niego na noszach. Okazuje się, że Queen go pobił z jakiegoś powodu. Huo zakłada, jakiego? Że zrobił to przez złośliwość i jest przepełniony gniewem. W restauracji Jin Suna Queen i jego rodzina świętują jego urodziny. Nagle pojawia się Huo wraz ze swoimi ludźmi i zaczyna pić przy pobliskim stole. Queen prosi go, żeby na tę noc zapomnieli o rywalizacji, bo nie chce się bić. Jednak Huo nie ma zamiaru się wycofać. Jin Sun próbuje go powstrzymać, ale zostaje obrażony. W wybuchu furii Huo przerywa ich wieloletnią przyjaźń. Teraz, gdy jest jeszcze bardziej rozłoszczony, Huo rzuca wyzwanie Queenowi na pojedynek. Azjata mnie rośnie broda, jak rośnie to brzydka i rzadka. No właśnie, on wygląda jakby doklejono, nie? Pewnie dlatego. I każe mu uklęknąć, jeśli nie chce go zaakceptować. W obawie o swoje bezpieczeństwo wszyscy opuszczają restaurację, pozostawiając walczących sam na sam. Rozpoczyna się intensywna walka, równych pod względem umiejętności i siły zawodników. Jednak opanowany złością Huo nie gra uczciwie, bije Queena do wyczerpania i zadaje śmiertelny cios w jego klatkę piersiową. Powoduje to jego natychmiastową śmierć. Huo wraca do domu rano i zostaje ciało martwej matki na łóżku. Uczniowie Queena zabili ją, aby zemścić się na nim. Huo płacze, opakując jej śmierć, kiedy nagle uświadamia sobie, że jego córka też jest w domu. Po wejściu do jej pokoju uderza go największy szok życia. Jego córka leży na łóżku, pokryta krwią. W ręce trzyma małą sakiewkę, którą obiecała mu dać po powrocie do domu. Załamany przez śmierć, którą wywołał Huo, wychodzi z domu. Palec wtedy jego uczniowie informują go, odłożył? Że mężczyzna pobity przez Queena znieważył jego żonę. Queen nie pobił go przez złośliwość, tylko bronił honoru swojej żony. Przepełniony poczuciem winy i żalu oraz smutku, Huo nie widzi powodu, by dalej żyć. Wsiada na pierwszy lepszy statek i kładzie się gdzieś w kącie, gotów udać się tam, gdziekolwiek popłynie. Po spędzeniu 6 miesięcy na ulicach, Huo ma już dość życia. Próbuje popełnić nieodwracalny czyn, ale zostaje uratowany przez grupę ludzi nad rzeką. Prowadzą go do swojego plemienia i dbają o niego. Jednak nawet po odzyskaniu przytomności, Huo pogrąża się w depresji i z nikim nie rozmawia. Ślepa prawda, kobieta masa, o imieniu Mu ja sprawuje nad nim opiekę. Martwi się, że nigdy nie wstanie z łóżka. Jej doświadczona babcia stał jest pewna, menelem? Że z czasem jednak wydobrzeje. Pewnego dnia Moon dotyka włosów Huo i próbuje je obciąć. Po raz pierwszy od miesiąca mężczyzna wstaje i idzie z kobietą nad rzekę. Dzięki Kamil, za 15 lat, witam. Ty, znowu Jet Li wyszedł, chyba to on. Która pomaga mu obciąć włosy. Od tego dnia staje się członkiem ich społeczności. Pomaga w gotowaniu, uprawie roli i pracach domowych. Z czasem Moon i Huo zaczynają zakochiwać się w sobie. Pewnego dnia dziecko z ich plemienia zostaje przyłapane na kradzieży krowy z sąsiedniego plemienia.
Babcia i Mu błagają o wybaczenie u przywódcy rywali, jednak zgodnie z ich tradycją, osoba, która popełni błąd, powinna być bita, dopóki nie wypali się kadzidło. Hu ostawił się za plemieniem i zaproponował siebie w miejsce dziecka. Dla dorosłych kara jest nieco inna, co oznacza, że Huo będzie musiał stoczyć walkę z przywódcą. Mimo, że Huo mógłby go pokonać w mgnieniu oka. To bez sensu. Przecież to jest bez sensu. Powinien rękę odciąć dziecku albo temu, co się postawił, nie? To są starożytne prawa. Oka nie zamierza używać swoich umiejętności, ponieważ nie chce nikogo więcej skrzywdzić. Na początku nawet się nie broni, ale po małej zachęcie od babci zaczyna unikać ciosów. Kadzidło się wypala, a przywódca nie jest w stanie zadać mu ani jednego ciosu. Przyjmuje swoją porażkę i chwali Hua. Następnego dnia Huo, Mun i dzieci z plemienia są na polu. Dzieci chcą się nauczyć kung fu od Hua, ale on odmawia im nauki. Wie, jak wielka siła wpływa na ludzi i chce, aby spokojna wioska się nie zmieniała. Dzieci niewinnie wspominają, że Huo i Mun bardzo się lubią, ale dorośli ignorują komentarz. Pewnego dnia Mun idzie odwiedzić grób swoich rodziców. To przypomina Huo o jego rodzicach i córce, których porzucił po ich śmierci. Teraz, gdy jest w lepszym stanie psychicznym, chce wrócić do domu, żeby odwiedzić ich groby. Mówi Mun o swoich zamiarach, a ona radośnie go zachęca. Huo obiecuje wrócić jak najszybciej, gdy tylko się da, i prosi ją, żeby na niego zaczekała. W kolejnej scenie widzimy, jak Huo dociera do swojego rodzinnego miasta, Tianxin, które jest teraz zupełnie innym miejscem. Po upadku dynastii Qing, kilka silnych państw zaatakowało Chiny i je podbiło. Tianxin stał się częściowo skolonizowany. To się dzieje w czasach, gdzie normalnie mają broń palną i wszystko. Zobacz, armaty. Czyli tam wszyscy się biją pięściami? Tianxin stał się częściowo skolonizowany, co spowodowało, że wielu obcokrajowców osiedliło się w mieście i wpłynęło na jego kulturę. Huo kieruje się... Myślałem, że to się dzieje w jakichś starożytnych Chinach. ...swojego rodzinnego domu, który teraz jest starym, obskurnym miejscem. Taka służący rodziny... Ja pierdzie, widzisz tego Chinola? Czy się Chińczyka? Ja pierdzie. On gra we wszystkich filmach chińskich i we wszystkich filmach, gdzie potrzeba Chińczyka. Nie Baned. Ale znasz go? Spójrz na ten ryj. Przecież on grał w każdym i padnie. Nawet jak go zabili, to w następnej części był. I grał inną postać. Ja pierdolę. Lajfu wita go. Gdy Huo opuścił dom, ja Lajfu próbował zrobić wszystko, żeby utrzymać rzeczy po staremu. Ale wierzyciele przewrócili cały dom. Dzięki, Knebi. Czekaj, co ty piszesz? Dzięki, Krabi. Będzie lepszy. Do góry nogami w poszukiwaniu pieniędzy. Huo idzie na grób swojej rodziny i przeprasza swojego ojca. W końcu rozumie, dlaczego nie zadał śmiertelnego ciosu lata temu, kiedy mógł zdobyć tytuł najlepszego zawodnika. Następnie udaje się przeprosić rodzinę Kui i kłania się przed jego sanktuarium, podczas gdy wędruje po mieście. No i tak go widzi, zabił. Że zapaśnik o imieniu Hercules O'Brien wyzywa Chińczyków na pojedynek. Pozostał niezwyciężony w każdej walce i jest pewny swojego kolejnego zwycięstwa. Aby zachować chińskie dziedzictwo, Huo chce podjąć wyzwanie, ale potrzebuje na to trochę pieniędzy. Następnie udaje się do Jinsuna. Ty! I przepraszam. Ten wielki, to są czasy, że już sterydy były? Widzi, czy nie? Że zapaśnik. On jest naturalny. O imieniu Hercules O'Brien. Ten wielki chłop. Wyzywa Chińczyków na pojedynek. On nic nie bierze, nie na cyklu. W każdej walce. Jest pewny swojego kolejnego zwycięstwa, aby zachować chińskie dziedzictwo. Huo chce podjąć wyzwanie, ale potrzebuje na to trochę pieniędzy. Następnie udaje się do Jinsuna i przeprasza go za to, co zdarzyło się lata temu. Obiecuje wyciągnąć wnioski ze swojej teraźniejszości. Kiedy Jinsun dowiaduje się, na co potrzebuje pieniądze, nie traci czasu i przekazuje mu je za pośrednictwem. Ty, ale on ma gacie. Ty jest Amerykanin, ten łysy? Co? Potrzebuje pieniądze. Zobacz, jakie spodemki. Nie traci czasu i przekazuje mu je za pośrednictwem swojego asystenta. Następnie w roku 1909 w klubie wyścigowym w Szanghaju Hercules staje do walki z Huo. Na pierwszy rzut oka ktoś taki drobny jak Huo nie ma szans pokonać Herculesa, który jest o wiele większy od niego.
Przed rozpoczęciem walki Huo prosi, żeby on i Herkules walczyli honorowo i z szacunkiem. Przez barierę językową konferencjer błędnie tłumaczy prośbę. Huo jako on chce skopać ci tyłek, co wywołuje śmiech Herkulesa. Walka się rozpoczyna. A to jest w ogóle ten z Troi. To był początek filmu Troja z Bradem Pittem. I on go zabił mieczem, pamiętasz? Witam, Wisiulka, witam. To jest on, nie? A się rozpoczyna, a Huo natychmiast przejmuje kontrolę. Kurde, ale Troja dobry w miarę film. Jak pojedynek staje się bardziej intensywny. Natural. Ale zobacz, jak nim rzuca. Widziałeś ten filmik na YouTube, on ma z miliard wyświetleń, że jest Conor McGregor i ten, co grał w Grze o Tron, ten wielki. No to Conor McGregor nic nie mógł zrobić, a pewnie waga była podobna jak ten Chińczyk, albo wyższa. A on i tak w tamtych czasach w jakiejś tam jednej z niższych bił. A tutaj rzuca chłopem. Huo natychmiast przejmuje kontrolę. Tajne w miarę sztuki. Jak pojedynek staje się bardziej intensywny, Huo ratuje przeciwnika przed nadzianiem się na gwoździe na obrzeżach ringu. Po co ty? Jako dobry sportowiec, Herkules akceptuje swoją porażkę. To jest możliwe? Żeby on wygrał z nim? IRL? Nie no, w dupę. Serio? Jest? Nie no, jak? A Huo zostaje No przecież wygrał. Gierka, nie no, dzisiaj powroty live, dzisiaj chill. W sensie nie chill, to w sensie pieprzenie do kamery cały live. Często. Huo zdobywa sławę dzięki pojedynczej walce. Loka miał w kieszeni. Do Szanghaju. Chyba jedyny znowu spotyka się Jin Suna, który proponuje stworzenie Związku Lekkiej Atletyki Chin, Wu. Miejsca, gdzie będą uczyć chińskich studentów sztuki kung fu. W ten sposób, pomimo stałej presji ze strony obcych, będą mogli zachować swoje dziedzictwo. W międzyczasie grupa oficjeli z zagranicznej izby wyraża swoje... Ty, ten grał w Ostatnim Samuraju. Czy nie? Dzięki, Wiktor, za 54 lata. Piękny wiek. Witam, witam. ...izby wyraża swoje niezadowolenie z rosnącej popularności Huo wśród chińskich... Co z tą ślepą? Może jeszcze będzie. ...chińskiej społeczności. W Meloniku, się, no, no, no. ...że jego to zwycięstwo on, nad zagranicznymi zawodnikami mogą wywołać wśród Chińczyków wrogie nastroje wobec cudzoziemców. Dlatego, żeby upewnić się, że następnym razem przegra swoją walkę, proponuje mu starcie z 4 zagranicznymi mistrzami w ciągu jednego dnia. Japoński przedstawiciel, pan Mita, obiecuje, że tym razem Huo przegra raz na zawsze. Mimo, że to trudne wyzwanie... Co z tym, że miał astmę? Kto to pamięta jakieś szczegóły? ...oczywistym zamiarem zmuszenia go do przegranej. Huo zgadza się wziąć udział. Dzień przed wielkim pojedynkiem spotyka się ze swoim rywalem, japońskim mistrzem Tanaką. Rozmawiałem przy herbacie. On się będzie z karateką bił. Tanaka jest uczciwym i szanowanym sportowcem, podobnie jak Huo. Czyli karate nie można kontra tego powiedzieć o ludziach, którzy go sponsorują. Następuje dzień walki. Huo staje do pojedynku z 3 zawodnikami z różnych stron świata, ale żaden z nich nie... Czekaj, który to są ci zawodnicy? Huo staje do pojedynku z 3 zawodnikami z różnych... Oni? Chłop miecz ma, jakąś szpadę, ten ma dzidę, on ma się ich z nimi bić? To jakiś Niemiec. ...stron świata, ale żaden z nich nie wytrzymuje w ringu dłużej niż 2 minuty. Huo pokonuje wszystkich 3 bez najmniejszego wysiłku. Na koniec... No ale pokonuje ich dlatego, że w dupę... To jest XIX wiek i oni od 200 lat strzelają z pistoletu i mają w dupie jakąś dzidę. To się niech teraz mierzą, że on się bije pięściami, a on z rewolwerem. Co tu się dzieje? Więc walczy z Tanaką, który przeprasza za niesprawiedliwe zawody i pyta, czy nie powinni zmienić terminu. Huo odpowiada, że jest w porządku i rozpoczyna się pierwsza runda. Walczą używając wybranej broni. Huo korzysta z Sanyegun, a Tanaka z katany. W trakcie intensywnej walki wymieniają się przypadkowo bronią. Tanaka nie jest zbyt dobry w posługiwaniu się Sanyegun, więc żeby było to uczciwe starcie, Huo proponuje ponownie zamienić się bronią. Pierwsza runda kończy się remisem z powodu zawieszenia walki. W trakcie odpoczynku przed kolejną rundą Huo pije herbatę zatrutą przez pana Mita, który za wszelką cenę chce zobaczyć, jak Huo przegrywa. Runda się rozpoczyna, a Huo upada i zaczyna kaszeć krwią.
Tanaka żąda przerwania walki dla bezpieczeństwa zawodnika, ale gdy do Hua dociera, że został otruty, życzy sobie kontynuować, ponieważ i tak umrze. Nawet wyczerpany i na granicy śmierci, Hua udaje się zadać ostateczny cios w pierś Tanaki, używając tej samej techniki, która zabiła Queena. Jednak tym razem powstrzymuje cios, ucząc się. Ale o co tu w dupę chodzi? To on ledwo żywy, ale to co, jest jakiś skill jakby z pistoletu? Niezależnie od zdrowia, on zawsze tak samo mocno uderzy? To w ogóle ma sens? Na błędach. Chwilę później traci przytomność, a Tanaka ogłasza Hu zwycięzcą, Jaka? Wiedząc, że powstrzymał się celowo od wykonania ciosu. W końcu Hu upada w ramach swojego przyjaciela i umiera. Tanaka w złości wyśmiewa pana Mite za sięgnięcie po zabójstwo dla swojej dumy. Nazywa go hańbą dla Japonii, po czym odchodzi. W ostatniej scenie duch dociera na pole przed domem Moon. Ona biegnie do niego, wyczuwając jego obecność, mimo że jest... Ten film wygląda dość taki, nie wiem, z 15 lat może ma, albo 10. Ale to jak masz krwawy sport z Van Damme, co ma z 40 lat, to lepiej wygląda niż to. I bardziej się klei. Słyszę strzek! Słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek! Słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek! Słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę...